Cześć moi kochani, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Lukas, a to jest kolejny odcinek z gry Demolish and Build Company 2017. I jak doskonale wiecie, w poprzednim odcinku dostaliśmy informację, że mamy kupić sobie dźwig. No i właśnie teraz stoimy przed tym dźwigiem. Na koncie mamy 2654 dolary. Zobaczmy, ile musimy mieć na dźwig. Łomatko, 50 tysięcy dolarów, więc trochę trzeba będzie się nadymać, żeby tą kasę zarobić. Tak więc zobaczmy, jakie mamy tutaj dostępne kontrakty. Za 5 tysięcy, za 2, no i w sumie za 1100. To weźmy ten za 5. Rada Miachca chce, aby stare billboardy zostały zlikwidowane. Szukamy firmy z maszynami wyburzeniowymi. Tak, to coś dla nas. My mamy oczywiście pełen tutaj wachlarz usług. Akceptujemy lokalizację. Dun, 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 dun. Czy to jest daleko? Strasznie daleko. Dobra, to tu się musimy przenieść. Przeniesiemy się tutaj do posesji numer 3. I stąd sobie generalnie możemy albo pójść z buta, albo możemy sobie tutaj po prostu zamówić nasz samochód. O, tu jest nawet parking. Pyk. Dobra, nie chcę tego bić. Nasza półciężarówka dostarcz. Gdzie stoi? A, na ulicy, super. Dobra, mamy naszą ciężarówkę. Znaczy się półciężarówkę i lecimy sobie na nasz plac budowy. Tu w sumie nawet można było z buta przejść, bo to bardzo, bardzo bliziutko jest. Czekajcie, co tu trzeba zrobić? Zaraz zobaczymy. Tu sobie zaparkuję z boku. Pyk, koło krzaczka, elegancko. Zobaczmy, tak, jest zlecenie, mamy kolejny przychód, 2000, za 2000 jest za ten murowany dom, no to całkiem ładny przychód. Tak, akceptuję kontrakt. I teraz tak, potrzebujemy tutaj koparkę. Koparkę na pewno mam, ale nożyce chyba kupiliśmy ostatnio, z tego co dobrze pamiętam. Jezu, czemu te loadingi są takie długie? Dobra, gdzie tu jest parking? Najbliższy w sumie. Ha, tu nie ma parkingu najbliższego nigdzie. Serio? Czyli muszę iść tutaj, gdzie przyjechałem moją półciężarówką w sumie. To będzie chyba taki najbliższy parking. Oh yeah, dobra. A nie, tam po drugiej stronie jest, widzę, dobra, ale to już. To już olać to. Czekajcie, my potrzebujemy kopareczkę dostarcz. Jest koparka zaparkowana na ulicy. Okej, okay, teraz tak, pojazdy, koparka jest where? Jest, tu jest koparka, jest, nie, to nie jest koparka. Dobra, jest koparka i tu potrzebujemy nożyce. Okej, okay, zamontuj, pyk, nożyce są zamontowane. I możemy w sumie jechać na nasz plac budowy. Tutaj właśnie poniżej też był jeszcze jeden parking, którego wcześniej nie zauważyłem. Ale to też nic się nie stało, bo generalnie tutaj jest bardzo, bardzo blisko. Dobra, zobaczmy sobie naszym tutaj zmysłem budowlańca. Co tu mamy? Aha, że niby to mamy jakoś porozcinać, tak? Nie wiem, jak się do tego zabrać. Najprościej byłoby chyba tak, żebyśmy to... Co się zaklinowało, czy co? Dobra. Czekajcie, jak teraz to ogarnąć? Cyk. Nie, nie tak. Dobra, może teraz? O! Elegancko. Bo w sumie... O, trochę sobie podjedziemy do przodu. Dobra, jest zicher. Tylko teraz F1, znaczy nie F1, tylko H. Muszę zobaczyć, jak tutaj się... nożyce obrót to nie użyj nożyc. A! Pyk! I poszło! To super, to bardzo fajnie. Myślałem, że to jakoś jest bardziej skomplikowane, ale na szczęście nie. Dobra, tutaj sobie wjedziemy. Pyk.
Niestety trochę jest gorzej z tym wjazdem już. Kolejna poszła. Oj, to szybko idzie, to będzie proste zadanie. Bo generalnie szybko to idzie i można na tym dużo zarobić. To to mi się... Czemu mi nie zaliczyło? Halo. O. Cyk. Dobra, lecimy dalej. Na drugą stronę. Wow, wow, wow. Tylko moja koparka się tutaj za bardzo nie mieści. Na tym skrzyżowaniu. To już jest naprawdę duży sprzęt, solidny, także wiecie, nie ma to tamto. Dobra, ale tutaj generalnie powinienem się jakoś bezproblemowo obrócić. O, właśnie tak. Wysokość mamy dobrą. Pyk. Dobra, poszło. Dobra, tabulator, ok. Ciekawe, czy tak zadziała, czy nie. Tak nie zadziała, muszę. O, poszło. Muszę się przełączać generalnie, nie można, jak się jedzie w tym właśnie trybie jeżdżenia, użyć nożyc. O, pyk. Czemu? Halo. Nie chcę mi tego użyć. O, teraz, dobra. Poszło, jest git. Także jeden billboard mamy za sobą. Jedziemy do drugiego billboardu. A raczej do miejsca, gdzie tu kiedyś był billboard. Bo teraz została tylko sama konstrukcja, którą niestety, ale trzeba rozwalić. Dobra, czekajcie, bo ja jestem oczywiście krzywo obrócony strasznie. Teraz, o. Poszło, cyk. A gdzie mi tu jedziesz? Ej, panie. Kurde. Ale za elegancka robota. Taką robotę to ja mogę wykonywać bez problemu. Ale cały dzień. Jeszcze mi za to płacą. I to ile? Ha. 5000. A jaki bonus mamy? 2000, patrzcie. Nawet... Kurde. Trochę krzywo. Nawet bardzo krzywo. O, poszło. Dobra, jeszcze dwa zostały. Dwa dobre cięcia. Nie. O, nie, nie, nie. Oj, kurde, ziomek. Wow. Dobra, teraz do przodu. Jest cięcie eleganckie. A nawet patrzcie, tu nawet tam się udało fajnie równo uciąć. Natomiast tutaj już trochę nam zostało tego, więc generalnie jest to fajnie zrobione, bo nie jest tak, że obojętnie gdzie utniecie, no to wam utnie równo, tylko jak widzicie, jak się utnie, tak jest. Cyk, kontrakt wykończony. Ile to mamy? Prawie 3000 euro dostali. 3000 dolarów żeśmy dostali. Bonusu oczywiście, plus 5. Czyli w sumie około... Niecałe 8, tak? 7800, dokładnie tak. I 450 expa. Ok, 21 tysięcy musimy zrobić expa na kolejny poziom. Więc to nam na pewno trochę zajmie czasu, bo jak widzicie mamy 450 około za jedno zadanie. Także tak szybko na pewno tego nie osiągniemy. Dobra, mamy 12 tysi. Zobaczmy kolejne zadanie, jakie to jest dostępne. Posesja. O, patrzcie. Ruiny budynku. To trzeba wyburzyć. Za 6 tysi. Za 2. Dobra, bierzemy same te duże, bo oczywiście te najbardziej dochodowe są najbardziej opłacalne. Jak sama nazwa wskazuje zresztą.
Dobra, jesteśmy tutaj, więc tutaj się już przelecę ten kawałek. Cyk, cyk, cyk. Przez tutaj na skróty, przez park. O, elegancko. Ty, ale tu fajnie nawet w tym parku jest, no. Dobra, jeszcze tutaj jedna chyba przecznica i powinniśmy być na miejscu, chyba że coś popieprzyłem, ale wydaje mi się, że nie. Tu jest parking, ok. I tu gdzieś niedaleko powinien być nasz plac budowy. What the fuck, gdzie to jest? Ty, to tak daleko jest. Bym wiedział, to bym sobie auto wynajął. Wydaje mi się, że to bliżej jest. Nie, no nie wierzę, gdzie to jest? Ej, czemu tu? Przecież moje... Czekajcie, ja chcę jeszcze raz. Kontrakty... Pokaż na mapie. Rozumiem, że to jest tutaj, tak? Czy ja coś źle patrzę? No, no coś źle patrzałem faktycznie, bo mi się to... tutaj niestety przestawiło. Jeszcze raz tutaj pokaż na map. Aha, dobra, w ten sposób, ok. Teraz jest już wszystko dobrze. Tutaj sobie tylko przelecimy na skróty i jesteśmy już na miejscu. Ok, dobra, co tu trzeba zrobić? Zobaczmy raz jeszcze. Dostaliśmy nakaz wyburzenia ruin budynków z naszej ziemi. Chcemy, aby było zrobione szybko i sprawnie. Czyli trafiliście oczywiście właściwie do naszej firmy. Akceptujemy kontrakt. Dźwig gąsienicowy to musimy sprowadzić. No to szybciutko, szybciutko. Please loading. Co to za niebo? Ja cię kręcę, ale niebo. Co to jest? Wschód słońca czy zachód? Kij to wie, ale fajnie to wygląda. Co to był? Dźwig gąsienicowy, dostarczmy. To jak to mam tym dźwigiem wyburzyć? Halo? Zaraz zobaczymy. No to może nie być takie proste. Ty, ale jak ja tam mam... A, tu się da przejechać, bo już się bałem, jak ja tam wjadę. Dobra, ale jest dobrze, jest dobrze. Cyk. Tu se zaraz wyburzymy. Ale żem przywalił. No. O. Patrz jak to idzie. Kurde, szybciutko. To mi się podoba. Szybka. Szybka robota. Mogę utrafić. Dobra. Mniej więcej tak by to było. No. Kurde. Jeszcze raz. Jezus, nie mogę utrafić tak. Jednak trochę do tyłu przynajmniej, dobra. Dawaj do góry. Bierzemy zamach. Pyk. O, elegancko poszło wszystko. Tylko musiałbym jeszcze tutaj zburzyć to.
Dobrze. Dobra, teraz możemy już tam przejechać. Nie tak. Patrzcie, mamy kolejne 2000 za nasz budynek murowany. Naprawdę bardzo, bardzo fajnie to idzie. Jednak był opłacalny interes ten budynek murowany. Nie da się ukryć. Dobra, trzeba będzie trochę poprawić, bo... O, patrzcie, jak poszło. Pyk. Dobra, to już sobie basami jakoś tam rozwalę, tak mi się wydaje. Albo w sumie... Pomożemy im trochę jeszcze, co tam. Ja więcej nie dam rady, dobra, chyba że podjedziemy jeszcze kawałek. O, dobra. Jeden budynek mamy z głowy, musimy tutaj jeszcze... Drugi budynek wyburzy, tutaj z drugiej strony. Wow, coś chyba rozwaliłem. Niechcący. No zdarza się, co tam. Pyk, jedziemy dalej. Druga strona. Mniej więcej. Jeszcze tu uderzymy. A, źle sobie tu. Źle się ustawiłem generalnie. Dobra. Fajnie by to było wszystko rozwalić, bo generalnie za to jest dużo kasy. Cztery po 8 czasami wpada. Dobra, ale już nie będziemy przesadzać. Mamy tutaj tak 1300 bonusiku. Teraz tak, musimy jeszcze beczki zabrać. Cyk. Jedna beczka. Do kontenerka. Pyk. Jeszcze gdzieś 3 muszą być. W sumie są 4 beczki. Jest druga beczuszka. Elegancko. Nie wiem, czy one tu są po całej budowie porozrzucane, czy tylko tam w tym miejscu były. Musimy poszukać, bo nie widzę. Czekajcie, dobra, tu jest jedna, tam jest druga. Jezus, nie miałem tu wskakiwać, bo po tym jest ciężko właśnie z tego wyjść. To jest ta gra trochę niedopracowana, bo normalnie byście stąd wyszli bez problemu, ale tu się nie da. Po prostu się nie da, trzeba iść naokoło dymać. Nic się nie poradzi wtedy już. Dobra, jest beczka numer 3. Proszę zabrać. Dziękuję. Tutaj pięknie do kontenerka. Jakbyśmy grali w City Economy, to byśmy mogli taki kontener wywieźć z tymi beczkami, by się go po prostu opróżniło. Ale tutaj, jak widzicie, tylko musimy beczki zanieść do pojemnika. Dobra, kontrakt zakończony. Zobaczmy, co tu jest ciekawego. 6000 powinniśmy dostać, plus 1300 premii. Ok, mamy 7000 na naszym koncie dodatkowych, czyli w sumie mamy ile? Zaraz zobaczymy, bo już nie pamiętam. A coś chyba około 20000 niecałe powinniśmy mieć. Tak, plus minus. Tak, 21000 mamy, czyli prawie połowę naszego dźwigu. W sumie mamy jeszcze trochę czasu, więc myślę, że jeszcze jedno zadanko zdążymy zrobić. Mamy kolejne za 5. To może być fajne. To może być fajne zlecenie, weźmy sobie je. Czekajcie, czemu tu jest nieodkryte? Daleko to jest ode mnie tutaj? Serio? Nie, w sumie niedaleko. Nawet można
nawet można się tutaj, a w sumie jest parking, więc sobie weźmiemy samochód i będziemy tam dymać na piechotę. Cyk, cyk, jest. Dobra, proszę wsiąść. I jedziemy szybciutko, ale się ciemno zrobiło. Cholerka, no. W sumie to 22 już. 18. A u mnie na zegarze niewiele mniej, wam powiem. Jest trzeba przed 20. Przed 22, jak to nagrywam. Dobra, czekajmy, jak co tu mam wjechać? Jestem park, mam jechać autem? Serio? Łocie, panie. Gdybym tu miał jechać koło parku, to nigdy w życiu tu nie wjadę. Jezus, ławkę żem rozpieprzył w parku. Ja, na tym będzie, wandale były. Takie wandale, jak widzicie. Dobra. Już prawie jestem. A, i tu nawet jest parking, więc spoko. Dobra, zobaczmy, gdzie tu jest nasze zleconko do zrobienia. Pyk, jesteśmy. Dobra, co tu chcecie? Musimy zlikwidować tą małą konstrukcję na dachu, gdyż ostatnie zmiany w prawie zmuszają nas do tego. Zajmij się tym jak najszybciej, jak to tylko możliwe. Potrzebujemy tego młot pneumatyczny, ale to mamy chyba ze sobą. Coś za to jest 6 tysięcy do zdobycia, czy 5 tysięcy? Jakoś strasznie dużo. Wydaje się takie dosyć proste i szybkie zadanie. Dobra, trzeba iść na dach. Tylko jak ja tu mam wyjść na ten dach? To jest dobre pytanie. No właśnie, tu jest drabinka. Dobra. A czy tu gdzieś jest jeszcze jedna drabinka, żeby tam po prostu wyjść tak najnormalniej w świecie, czy nie? Może tu gdzieś będzie drabinka jakaś. O, jest, dobra. Czy nie jest najgorzej? Cyk. Do góry, do góry, do góry, Maksiu. Hop. I lecimy. No, dajesz, dajesz. Cyk. Patrz. Wow, myślałem, że spadłem. A co, to myślałem, że tą wieżę trzeba rozwalić. Masz tutaj, a tutaj tylko mi pisze, żeby to rozwalić, tak? Aha, czekajcie, młot pneumatyczny, co ja to robię? Gdzie to było? O. Czy to jest, kurde, fajna robota? Szybko, sprawnie. Dobra, elegancko, tu mamy ten kawałek. No, powinno się rozwalić, ale coś nie chce. Udaję twardziela, ale patrzcie jak poszło. Pyk, kurde. Wszystko ładnie, pięknie rozwalimy sobie. Chyba mi się wydaje, że te statki są takie duże, nie dlatego, że to zadanie jest takie, tylko właśnie dlatego, że jesteśmy w mieście. Ci tutaj mieszczuchy, oni więcej nam płacą za te zadania. Jezus, powiedz, że spadłem jeszcze stąd. No nie wierzę, no. No po prostu nie wierzę. Tego jeszcze nie było. Da się jakoś tutaj to przejść, czy trzeba... Cholerka jasna, no. Spadliśmy z dachu, patrzcie, ale nawet żyjemy. Ha! Tylko to możliwe w grze. Nie no, czasem się zdarza, że ludzie spadają z dużej wysokości i przeżywają, ale to sporadycznie. Bo generalnie jak ktoś by spadł z takiego bloku, to już dawno nie żyje. Dobra, jesteśmy. Cyk. Tu sobie rozwalamy to. Czasem mam takie wrażenie, że tutaj w mieście nas bardziej doceniają, tak? Bo więcej nam płacą. Dobra. Połowa za nami. Najlepiej tutaj właśnie na dole to rozwalać. Wtedy ta góra sama spadnie i też się rozwali. To jest takie dosyć fajne tutaj. O, patrzcie, wszystko poleciało. Tutaj małe okruszki zostały, jak ja to mówię. Ale to można spokojnie wyburzyć. Już nie będę ryzykował, bo po prostu nie chcę zaryzykować, żeby znowu nie spać. Cyk, cyk. Okej, okay, chyba w sumie chyba wszystko. Myślałem, że to chcą też wyburzyć, ale to nie. Radiostacja zostaje, dobra. Enter. Zakończ kontrakt. 5,5 tysiąca zarobiliśmy. Zobaczmy, mamy 25 minut odcinka, zobaczmy jeszcze co tu mamy za zadanie do zrobienia. Może będzie jakieś jeszcze krótkie jedno, to sobie zrobimy, a jak nie, to będziemy powolutku ten odcinek kończyć. Czekajcie, zobaczmy, kontrakty, 6,5 tysiąca,
Koparka. Usunąć stare rury by chciała nasza tutaj rada. Dobra, zróbmy jeszcze. Najwyżej będzie troszkę ponad minut 30. Tutaj się dostaniemy. Ok, jesteśmy. I tu w sumie możemy... Ej, czekaj, no jak ja to chciałem. Tutaj chyba, nie? Tak jest, dobra, lokalizacja. Znowu bym pobiegł w złym kierunku, ale heca by była. Dobra. Nie, generalnie nie mam jakiegoś tego problemu z orientacją w terenie, ale jak widzicie tutaj zdarza mi się niestety takie małe fopa popełnić. Akceptujemy kontrakt. Potrzebujemy tutaj chyba koparkę, a raczej na pewno. No, proszę się załadować, dziękuję. Czekajcie jeszcze raz, kontrakt, faktycznie, nie, tutaj trzeba tak, mini ładowarka z młotem pneumatycznym, ok. Aha, ale gdzie, ja to wziąłem, ten kontrakt wziąłem, dobra. Czyli tak, mini ładowareczka, dostarcz, pyk, jest, elegancko. Zmieniamy sobie nasze uprzyrządowanie. Na co to miało być? Na młot pneumatyczny. Ok, zamontuj. I jedziemy. Jedziemy sobie rury porozwalać. Czekaj. A to te są rury. A to myślę, że. Ty, a czemu się nie chce rozwalić to? Halo. Dobrze, ja to wziąłem. Aż coś sprawdzę jeszcze raz. Nie, jest mini ładowarka i młot pneumatyczny. No wszystko mam. I mam te rury rozwalić, tak? Czekajcie, wziąłem ja to w ogóle to zadanie? Nie, no wziąłem zadanie, jest kontrol ok. No to o co, come on. Nie umiem tego rozwalić, why? Może to konstrukcję trzeba rozwalić? No też nie idzie. Haha, o co tu chodzi? Chyba, że to trzeba... A nie, bo tutaj nie sięgnie mi przecież. Nie działa to tak. Halo. Aha, chyba że to nie tutaj. Czekaj, wybór 23 metry coś tu mi pokazuje. No a tu jest ten rurociąg, on niby tu jest zaznaczony, tak? No ja nie wiem o co tu już chodzi. Aha, Boże, patrz. Przetnij duże rury, koparka z nożycami. To czemu tu mi pisało, że chcą ten? Ja tego nie czaję po prostu. A, chyba że wpierw to trzeba przeciąć, a dobra, później rozwalić. No dobra, może tak być faktycznie. To jeszcze raz bierzmy dużą koparę. Jezu, my tego sprzętu tu już mamy. Normalnie żeśmy wykupili pół miasta. Dobra, są nożyce. Syk. Teraz tak, czekaj, no. Tu bym musiał zrobić tak. To się jakoś chyba obraca, o właśnie. Jezu. Nie, chyba nie trafiłem jeszcze w to. No nie... Cholera, jak to przeciąć normalnie? Może... Nie, tak, czekaj. Nie, dawaj do góry z powrotem. O, tak. Teraz to tu podjedziemy.
Nie mogę tej kamery bardziej oddalić, to niedobrze. No i czemu? Ty, kurde, ja wiem o co tu chodzi. Boże, jaki jadenny jestem. Och, Łukasz, myśl trochę, może już taka późna pora, po prostu nie myślę. Najlepiej zawsze czytać ze zrozumieniem, no. Tutaj to trzeba przeciąć przecież. O właśnie, to trzeba przeciąć. Ja to wiedziałem, że tak będzie, dobra. Do góry, nie w tą stronę. Co za łoś, no. Dobra, chyba teraz już, okej. Dobra. Chociaż w sumie nie, czekajcie, ja tutaj chyba źle robię. A raczej na pewno. Zresztą można z tej strony podjechać ładnie, pięknie i to uciąć, nie? Ale tutaj ewidentnie gra mnie wprowadziła w błąd, bo tam pisało o mini ładowarce. No czemu do góry? O, dobra. A tu chodziło właśnie o koparkę, a nie o mini ładowarkę. Jezus. O, pięknie, elegancko, po prostu beautiful. Dobra. To mamy, tylko tu muszę jeszcze na dole przeciąć i będzie gites. Jak to idzie, jak w masełko, pyk. Dobra. Tą też utniemy, pewnie, że tak. Dobra, tu mamy dosyć dobrze wykonane to już. Jedziemy dalej, do góry. Proszę obrócić, dziękuję. I jedziemy, może z tej strony, bo tu jest więcej miejsca trochę. Ciekawe, czy to tak się da fajnie przeciąć, czy to mi tu będzie coś jeszcze blokować. Łocie, panie. Dawno demolisza nie było, więc myślę, że nie będziecie narzekać na brak. Na brak teraz. A czy może nie na brak, może na to, że po prostu jest taki długi odcinek. Dobra, czekaj, muszę tu podjechać, nie widzę. Kurde, za wysoko. Rury normalnie przetwierają to, żeby to fajnie spadło, kurde, no. O, tu spadły. Ciachnięte. Jezu, nie mogę wyjechać teraz. Kurde, zaklinowałem się. Orzesz w mordę. Dobra, chyba teraz. Myślałem, że to całe spadnie, a to nie jest takie proste, żeby to całe spadło. Kurde, i teraz będzie problem. Taki klops się z tego robi powoli. A, no do góry. Dobra. Tak, krzywo było trochę też. Dobra, chyba spadło. Co nieco. Jedziemy dalej ciąć.
elegancko. Dobra. Wystarczy, że tutaj będziemy to ścinali przy zszytych spawach i generalnie powinno być już dobrze. Jest przecięte, elegancko. Jedziemy tutaj do kolejnego spawu. Pyk, o, tutaj są takie górki. O, cię panie kochany. Do tyłu. Kurde. Dobra, wyjedzie czy nie wyjedzie? Wyjedzie. Jest mocna koparka. Kupiona za ciężkie pieniądze, wypracowane tutaj. Ile ja, że na tę koparkę zbierał, nie macie pojęcia. Patrzcie jak poszło, cyk. Już prawie połowa. A tutaj jest długi ten rurociąg, więc myślę, że to też szybko powinno pójść. Cyk, nie wiem jak te małe to pozostawały, tego za bardzo się nie da powycinać już bardziej. Drugą też mógłbyśmy od razu przeciąć. Co za koleś? Czemu nie chce czego przeciąć mi? Kurde, co za ziomek, no. Nie wierzę w to. No w dół, w dół. Tu jeszcze wjedziemy w tą. Dobra, jest gites. I na koniec, pyk. Czy ja to jakoś tak normalnie przejadę, czy nie? Chyba się tu nie zmieszczę między tymi drzewami. Łożesz ty kurde w mordę jeża. Dobra. Myślę, że to będzie szybkie zadania, to jednak trochę skomplikowane jest. Najgorzej jak człowiek nie może utrafić tymi nożycami, to w ogóle tragedia. Patrzcie jak teraz poszło. Cyk. Dobra, tutaj jeszcze przepniemy dwa razy i... O, ławkę mogę zniszczyć w parku. Wypadek przy pracy się zdarza. Dawaj, dawaj to w górę. O, w ten sposób. Jest gites. Aj, krzywo, krzywo. Jezus, czemu ta kamera taka głupia jest? To jest takie niedopracowane w tej grze. Ja tego nie widzę na tamtej kamerze. Dobra, to spadło. Okej. Okay. Ekstra, jeszcze tutaj tylko przepniemy. Kontrakt ukończony. I w sumie, moi kani, w tym odcinku by to było na tym. Tak więc ja oczywiście wam dziękuję za uwagę. Jeśli wam się podobało, to pamiętajcie, aby zostawić łapkę w górę. Pamiętajcie o moim Facebooku i Instagramie. I dzięki za uwagę. Trzymajcie się, do usłyszenia. Chaos! Hey,